Zarządzanie miastem nie polega na braniu kredytów na inwestycje nieprzynoszące korzyści. Zarządzanie miastem to dbałość o mieszkańców potrzebujących pomocy. To budowa żłobków i szkół. To mieszkania dla młodych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Ponad 46 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prócz tego obiektu na sąsiedniej działce planowana jest też nowa siedziba Prokuratury Rejonowej. Po wielu latach udaje się zrobić taki bardzo istotny krok w kierunku stworzenia inwestycji, która była oczekiwana tutaj od wielu lat. I to inwestycji, która połączy jednocześnie tutaj działania i sądu, i prokuratury. Przyznam szczerze, że taka jest koncepcja w tej chwili w Polsce, koncepcja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, żeby jeżeli oczywiście warunki na to pozwalają, żeby budować sądy razem z prokuraturą. Koncepcja użytkowo-funkcjonalna opracowana została w taki sposób, aby nowy sąd pomieścił 23 sędziów i 116 pozostałych pracowników. Wymiar sprawiedliwości to jest także infrastruktura, niezwykle ważna infrastruktura. Chodzi o to, żeby w godnych warunkach sędziowie, prokuratorzy, asystenci, pracownicy, urzędnicy, żeby mogli swoje obowiązki wykonywać. To jest bardzo ważne, ale także chodzi o to, żeby w godnych warunkach interesariusze, że tak powiem, pojawiali się w budynkach sądowych, prokuratur, by szukać sprawiedliwości. Działka pod budowę sądu w 2016 roku została przekazana Skarbowi Państwa przez suwalski samorząd. W najbliższą środę Rada Miasta pochyli się nad uchwałą dotyczącą darowizny drugiej działki, tej, na której w przyszłości ma stanąć prokuratura rejonowa. Jeśli wniosek prezydenta radni zaakceptują, miasto łącznie przekaże Skarbowi Państwa na potrzeby wymiaru sprawiedliwości około 2 hektarów gruntów o rynkowej wartości szacowanej na blisko 2 miliony 300 tysięcy złotych.